Dawno, bardzo dawno temu, w pewnym królestwie, żył sobie bardzo sławny rycerz. Był niezwykłym wojownikiem, był bardzo znany, był uwielbiany przez prawie wszystkich ludzi. Niestety, kiedy lata jego rycerskiej kariery mijały, stawał się coraz gorszym i coraz bardziej grzesznym człowiekiem. Odrzucił wszystkie rycerskie zasady. Odrzucił kodeks, stał się tak naprawdę w końcu po prostu rozbójnikiem i zabójcą. Ludzie się go bali, ludzie przed nim uciekali. Był już znany, ale z tego, że jest zły, a nie z tego, że jest dobry. Któregoś dnia potknął się na jednej z bitew, zranił się sam mieczem w nogę i leżał na ziemi pośród tumultu walki, wykrwawiając się na śmierć. Wtedy miał wizję. Zobaczył niebo, które było bardzo, bardzo od niego odległe, i zobaczył piekło, które było tuż obok niego. Czuł wręcz języki ognia, które z tego piekła do niego wychodziły. Udało mu się tę bitwę przeżyć, i kiedy już doszedł do siebie, postanowił coś zrobić ze swoim życiem. Znalazł pewnego bardzo sławnego i świętego pustelnika, poszedł do niego i powiedział: Mistrzu, chcę się zmienić, chciałbym się nawrócić. Co mam robić? Muszę odpokutować za to wszystko, co zrobiłem. Wtedy mnich podał mu mały kubek i powiedział: Musisz ten kubek wypełnić wodą. Na początku rycerz spojrzał na to dosyć pogardliwie, powiedział: Przecież to każdy potrafi zrobić, nawet dziecko. Ale kiedy zobaczył surową minę mnicha, wziął pokornie kubek i poszedł szukać jakiejś wody. Podszedł do rzeki, która była nieopodal, napełnił kubek wodą i okazało się, że w kubku nie ma w ogóle wody. Robił tak kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy i za każdym razem, mimo że napełniał, nie mógł napełnić wodą tego kubka. Zaczął podróż przez wszystkie kraje, krainy, szukając każdej możliwej wody, którą mógłby napełnić ten kubek. Nie udawało mu się. Po wielu latach spotkał go ów pustelnik w łachmanach z pokrwawionymi nogami, ciągle z tym kubkiem w dłoni, ciągle z kubkiem pustym. Kiedy zobaczył rycerz pustelnika, powiedział: Mistrzu, jestem zgubiony. Skoro nie mogę napełnić tego kubka wodą, to znaczy, że moje grzechy nigdy nie będą odpuszczone, dlatego że nie mogę wypełnić tej pokuty, którą mi nadałeś. I kiedy tak stał i to mówił, zaczął płakać. I jak się łatwo domyślić, kubek napełnił się jego łzami i ta woda z jego łez została w tym kubku i wypełniła go aż po brzegi. Jedna kropla żalu, jedna kropla przeprosin, jedna łza żałowania może zdziałać więcej niż wszystkie inne czyny, które podejmiemy. Tylko czy my naprawdę żałujemy?